Polkowiccy policjanci wpadli na trop mężczyzny, który za kierownicą kradzionego Mercedesa przekroczył niemiecko-polską granicę. Zatrzymał się pod jednym ze sklepów i tam został zatrzymany. Zatrzymany 32-latek, w którego kieszeni spodni policjanci odnaleźli kluczyki od skradzionego Mercedesa, wrócił wraz z funkcjonariuszami na parking, gdzie pozostawił skradziony pojazd. Policjanci zebrali w tej sprawie niezbędny materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić mieszkańcowi Bolesławca 3 zarzuty. Mowa o kradzieży z włamaniem do wspomnianego pojazdu, jak i kierowaniu wbrew sądowemu zakazowi, czy też pojazdem z nieprzypisanymi do niego tablicami rejestracyjnymi. Decyzją lubińskiego sądu mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Policjanci, którzy odzyskali utracone mienie zarówno w formie pojazdu, jak i znajdujących się wewnątrz przedmiotów, oddali już je prawowitemu właścicielowi. 32-letni złodziej może teraz usłyszeć wyrok nawet 10 lat pozbawienia wolności.